Witajcie, kochani. Nie wiem, czy poznajecie, gdzie jestem, gdzie się znajduję. Odwrócę kamerę. Tam jest moja mamcia. Mamcia powiedziała, że mnie samego nie puści w tak daleką podróż. Przyjechaliśmy, jak widzicie, ci, którzy obserwowali, wcześniej oglądali filmy, przyjechaliśmy na bagna, gdzie jest żurawina. Poniekąd troszeczkę chcieliśmy sprawdzić, czy jeszcze jest żurawinka o tej porze roku. Okazuje się, że jeszcze jest. Norenia niestety musiała już wracać do siebie, więc szkoda, że jej tutaj nie ma. Bo zawsze taką większą ekipą jest dużo fajniej, raźniej i tak dalej. Ale chcę Wam pokazać, że żurawinka jeszcze jest. Jest ona o tej porze już taka bardziej dojrzała. Zdarza się różna. Jest taka, no jest mniejsza, zauważalnie mniejsza, ale pokażę Wam, no już tutaj jest wyzbierane miejsce, ale właśnie jest bardziej dojrzała, aczkolwiek z tego co obserwuję, jest tutaj kilka jak gdyby odmian gatunków tej żurawiny. Gdzieś tutaj właśnie widziałem taki, o, ciemniejszy kolorek. Także tej żurawiny jest tutaj kilka rodzajów. Różnią się wielkością, różnią się kształtem, czasem dojrzewania, ale powiem Wam, że są jeszcze zielone, tak jak te, takie młodziutkie osobniki. Tu są jeszcze kwiatuszki. Kwiatuszek jak wygląda, to mam zrobione zdjęcie, to Wam za chwilę pokażę. Tak jak widzieliście, bardzo ciekawie, efektywnie wygląda kwiat żurawiny. Tu są jeszcze malutkie. I właśnie wybieramy sobie tak, jeżeli się da, jest taka możliwość, wybieramy sobie właśnie takie podwyższenia. Tu prawdopodobnie rosło drzewko, brzoza, które rosło do pewnego momentu i naturalnie ono usycha z uwagi na to, chyba że to jest nadmiar tej wody. Nie wiem dlaczego ta brzoza tutaj porasta, te bagna, ale są sosny, jest olszyna, wiklina i tak dalej, dużo takiej roślinności, ale do czego zmierzam? I tutaj na tej pniu uschłej właśnie brzozy porasta, zachodzi mech i robi się takie kopczyki i na tych kopczykach właśnie dobrze jest zbierać, bo wtedy mamy na wierzchu tą żurawinkę, ale ja już tutaj to wyzbierałem. Przenoszę się troszkę w inne miejsce. Żurawiny jest, słuchajcie, no jest może tutaj ona troszeczkę już tak bardziej przezbierana, nie to co było wcześniej, ale jeszcze można zbierać. Przepraszam. Tym bardziej, że ona w tej chwili jest, zobaczcie, bardziej dojrzała niż wtedy. No są różne rodzaje. No i tak jeszcze tutaj dwa słowa na temat tego, że no trzeba nasze oczy, a tak bardziej mówiąc ściśle, nasz mózg przyzwyczaić do widoku danej rzeczy, elementu, w tym przypadku rośliny. Ja to zauważyłem idąc na grzyby. W ubiegłym roku udało mi się jeszcze na jesieni załapać na grzybobranie ureni. Niestety w moich okolicach grzybów nie ma. Jeżeli gdzieś tam sobie jakiś sztuczny zasadzę, to wtedy mogę cieszyć oko widokiem grzybów, ale no tak poważnie wracając do tematu, zauważyłem, że ona po prostu wchodzi tu widzi grzybek, więc ten nasz mózg trzeba przyzwyczaić do tego. On musi wyselekcjonować. Generalnie może jeszcze tak, nie jestem tutaj żadnym specjalistą, fachowcem, może lekarze mnie będą tutaj poprawiać, ale wiem, że mózg działa tak szablonowo, czyli widzimy, załóżmy, dwie, trzy literki i już sobie dopisujemy słowo takie, które najczęściej było przez nas używane, czytane czy pisane, więc takimi skrótami ten mózg myśli, bo z uwagi na to, że w ciągu tam jednej sekundy musi tyle i tyle tych, nie wiem, jakiej wielkości danych przetwarzać, więc temu idzie, żeby się tam nie zagotował za wcześnie, nie zmęczył. Po prostu idzie takimi schematami, szablonami. I nie inaczej jest właśnie z żurawinką. Jeżeli my przyzwyczajemy nasze oko, czyli mózg zacznie zwracać, zapisze gdzieś tam to, zacznie zwracać uwagę, to takie zbieranie jest po prostu łatwiejsze, bo wchodzimy i tylko tu.
Uwierzcie mi, gdy przyszliśmy tutaj na to poletko, na te bagno, to po prostu nie było widać żurawiny. Dopiero później człowiek musiał się pochylić i tak dalej. Teraz widzę ją już wszędzie, więc łatwiej jest wybrać takie dogodne miejsce, które nie zostało jeszcze przetrzebione, nie zostało jeszcze przetrzepane przez zbieraczy. Myślę, że ta żurawina, z uwagi na to, że jeszcze, tak jak pokazywamy, jeszcze się pokazują jakieś kwiaty, są jeszcze zielone owoce, nie będzie może w takim ilości dostępna, jak jest to teraz, jaka była kilka tygodni temu dostępna, ale myślę, że jeszcze sporo długo będzie, z uwagi na to, że zaczęło coś padać. No zobaczcie, zobaczcie niebo tam, może tu wstanę, tu. Piękne niebo, żeśmy przyjechali, to była naprawdę piękna pogoda, cieplutko. Powiewał wiatr, co zresztą jest teraz się dzieje, ale tu zaczyna coś nachodzić, jakieś chmurki. Kto wie, czy nie będzie padał właśnie deszcz, więc wracając do tego, co zacząłem mówić, jeżeli będą tutaj takie optymalne warunki, czyli będzie padał deszczyk, będzie tej wilgoci sporo, więc jest szansa, chociaż nie znam się na tym, na uprawie żurawiny, jest szansa, że tej żurawinki jeszcze przez jakiś czas będzie i tutaj bez obaw, że ludzie, zbieracze ją wyzbierają, nie będzie dla zwierząt. Naprawdę, uwierzcie mi, tutaj w tym mchu, bo ona potrafi się chować, w tym mchu jest po prostu sporo. Także zwierzęta, dla których jest ona pożywieniem, to po prostu instynktownie wiedzą, gdzie ona jest. Łatwiej im się po prostu jest do niej dobrać i zbierać, jeść, pożywić się. No najlepiej, gdy ta żurawinka jest, tak jak mówiłem wcześniej, naturalnie przemrożona przez te przymrozki. Dziś mamy 15 września. 2 lata temu, 4 września, mieliśmy zanotowany pierwszy przymrozek. Było około 3-4 stopni na minusie. No w tym roku sezon jest naprawdę dziwny, nieprzewidywalny, aczkolwiek no być może kiedyś takie sytuacje miały miejsce, bo historia lubi się powtarzać, więc na pewno podobny model pogodowy był, podobna sytuacja była. Więc no, ten rok jest taki bardzo trudny, nieprzewidywalny, ciężki. No i z tymi opadami, słuchajcie, no gdzieś tam południe Polski zalewa. Dostają ludzie alerty przeciwpowodziowe. No u nas troszkę spadło tego deszczu. Nie wiem jak tutaj, bo to jest około 50 km ode mnie. To już jest sąsiednie województwo mazowieckie. I powiem wam, że tego deszczu około 10-12 litrów spadło. Gdzie indziej tam pada więcej. Zresztą niedawno też była znajoma Małgosia. Jeżeli oglądasz, Małgosiu, to ciebie pozdrawiam. Mówiąc, że w ubiegłym tygodniu chyba była w niedzielę, mówiąc, że u nich padał deszczyk jakiś tam drobny wcześniej. U mnie niestety nic takiego nie miało miejsca, także ten deszcz nas omija. No i teraz tak z dwojga złego, co lepsze, taka susza czy powódź? No chyba susza jest lepsza, bo to co będziemy w stanie, jeżeli będzie woda, możemy podlać, czyli jakoś tam się przeciwdziałać tej suszy, a jeżeli chodzi o powódź, to niestety to już nie mamy wyjścia. Jesteśmy postawieni przed faktem dokonanym. Zaleje wszystko, wszystko zabierze, to woda i no i tyle z tego. No i dobrnęliśmy do końca. Pogoda taka troszkę w kratkę. To się chmurzy, to się wypogadza, ale nie pada. No przede wszystkim jest ten klimat. Słuchajcie, jest ten klimat tej przyrody tutaj, tej bagiennej przyrody. Mamy tutaj brzuski, mamy różnego rodzaju mchy, ta żurawina. Po prostu te zapachy się tutaj mieszają. To wszystko jest takie, no słuchajcie, no takie wymarzone. No taki spędzenie sobie weekendu, części weekendu w taki sposób, nie przed telewizorem, nie tracąc czasu, nie tracąc energii elektrycznej, czyli jesteśmy ekologiczni. A co prawda, no, żeby przyjechać, to trzeba było troszkę tutaj czasu i paliwa poświęcić, ale nie siedzimy bezczynnie sobie przed telewizorem, tylko obcujemy z naturą, z przyrodą, no i robimy coś pożytecznego. No. Wiaderko żeśmy z mamą tak na spokojnie zebrali. Wiaderko żurawiny, mama nie daruje, jeszcze poszła tam coś jeszcze dozbierać. No być może jeszcze tutaj przyjedziemy, jak będzie taka chwila wolnego czasu, może
liczniejszą ekipą, bo no wtedy jest to bardziej takie opłacalne, żeby przyjechać i pokazać innym, nie wiadomo jak długo będzie nam dane korzystać z tego miejsca, pozyskiwać żurawinę, generalnie te dary natury, tak jak w lasach, grzyby, jagody, poziomki, te sprawy. No nie wiadomo, no ja teraz myślę jeszcze o jałowcu, tutaj żeśmy z mamą dzisiaj rozmawiali na temat jałowca. No myślę, że już można byłoby się przejechać, zobaczyć jak to wygląda na chwilę obecną, czy w ogóle cokolwiek jest, czy te drzewka, krzewy zawiązały jakieś owoce. Wybiegiem roku się trochę spóźniłem. Także no korzystajmy z tej sytuacji, z tej okazji, że to jeszcze jest, że można zrobić. Co prawda na zapas nikt nie przeżyje życia, nikt się nie naje i nie wyśpi i tak dalej, ale póki możemy, to korzystajmy. No i to by było na tyle, słuchajcie, w ten piękny dzień. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. No i tak troszeczkę trzeba się zrelaksować, naładować akumulatory, bo ja się tutaj dzisiaj no naprawdę wyciszyłem, naładowałem te swoje bateryjki. Człowiek przeanalizował pewne rzeczy, przebywając sam na sam z naturą, to właśnie można do wielu takich bardzo ciekawych wniosków dojść, a i przede wszystkim no ten czas tak nie biegnie tak szybko, bo gdy my obcujemy z tą naturą, podglądamy ją i tak dalej, to ten czas moim zdaniem troszeczkę wolny biegnie, więc ja życzę Wam takiego podejścia do życia, żebyście, jeżeli możecie, wychodzili sobie, póki jest pogoda, póki jest możliwość, wychodzili jak najczęściej. I jeżeli nie, to obejrzyjcie mój film, zobaczcie, jak to tutaj teraz pięknie wygląda. A jeszcze po drodze mijamy też takie bardzo ciekawe miejsce. Myślimy jeszcze z mamą zajść do lasu, zobaczyć, czy są grzyby, bo tutaj jakieś grzybki są, także no zobaczcie, jak ta natura tutaj wygląda. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.